Jak chodziłem do liceum, to w czasie wakacji pracowałem na budowie. Stąd pomysł na budownictwo jako kierunek studiów. Typowe ścieżki kariery po budownictwie to jest wykonawstwo i projektowanie, no i ja wybrałem ten drugi, czyli projektowanie. Odkąd zacząłem rozglądać się za pracą, to widziałem, że pracodawcy od kandydatów oczekują, a czasem nawet wymagają alplana. Na początku było ciężko, ale jak już zrozumiemy, że tam nie ma przypadków, że każda funkcja wynika z drugiej, staje się ta praca dużo prostsza i szybsza. Sam fakt, że mam model 3D, na którego podstawie możemy generować rysunki, to jest znaczne przyspieszenie i też to we wczesnej fazie projektu potrafi wykryć kolizję. Vital Parts to są parametryczne obiekty, które bardzo usprawniają pracę. Praca na wielu warstwach potrafi odciążyć program i pracuje się dzięki temu szybciej. Mamy możliwość zbrojenia elementów o skomplikowanej geometrii. Rysunki są tworzone prawie automatycznie, tak samo jak i zestawienia stali zbrojeniowej. Najlepsze jest to, że program z wersji na wersję jest coraz bardziej rozwijany. Dodają nowe funkcje, usprawniają tą pracę. Jeśli chodzi o sam żelbet, to pracowałem w kilku programach i Alplan zdecydowanie przoduje. Trzeba iść zgodnie z postępem rynku. Trzeba się także rozwijać. Ja nie widzę siebie już w projektowaniu w 2D. Nazywam się Wojtek Skrabania i pracuję w branży projektowej w dziale konstrukcyjnym. Thank you.